księża, zakonnicy i świeccy uczestniczyli w masowej procesji eucharystycznej na ulicach Nowego Jorku 10 października 2023 roku. Około 5 tysięcy katolików wzięło udział w procesji zorganizowanej przez Instytut NAPA z okazji tegorocznej konferencji na temat przedsiębiorczości zasad. Ojciec Mike Schmitz, dyrektor do spraw duszpasterstwa młodzieży i młodych dorosłych w diecezji Dulów, otworzył konferencję mszą świętą w katedrze świętego Patryka. Ponad 2000 uczestników i żadnych wieści. Ponad 2000 osób wzięło udział w pielgrzymce Trzech Serc w stanie Oklahoma, która odbyła się 12 do 14 października USA. Miejscem docelowym było opactwo benedyktynów w Clear Creek. Msza na zakończenie została odprawiona przez kardynała Berg. Nie było żadnego podziękowania od Franciszka ani od innych władz. Katedra nie jest i nie może być miejscem jakichkolwiek wystaw. Nadużycie polega na niewłaściwym użyciu miejsca poświęconego kultowi Bożemu, a nie ludzkiemu. Szkoda, że księża o tym nie wiedzą. Kościół to nie galeria.